Na początku chciałabym zapytać, jaki jest Pani stosunek do stereotypowego postrzegania historii jako przedmiotu nudnego i bezużytecznego? W czym tkwi według Pani problem w tym pojmowaniu historii? W historii właśnie mówi się w kategoriach przedmiotu nudnego, przedmiotu, który uczy o przeszłości i często w rozmowie z kolegami, czy kończąc liceum, czy również będąc na studiach, a nawet w tym momencie słyszy się o tym, że skoro mówimy o przeszłości, to po co się tego uczyć, skoro ważna jest przyszłość? Ja się z tym osobiście nie zgodzę. Natomiast co jeszcze można zauważyć, że historia jest traktowana jako przedmiot nudny. O chemii, fizyce czy biologii mówi się w kategoriach trudnych przedmiotów, ale nie przedmiotów nudnych. I historia należy do tej grupy przedmiotów szkolnych, która jest przez uczniów traktowana jako coś, co nie jest interesujące. Więc trzeba zadać sobie pytanie, z czego to właśnie wynika. I z moich obserwacji, czy będąc jako licealista czy gimnazjalista, czy rozmawiając w tym momencie z młodszymi osobami, nasunął mi się pewien pogląd, a mianowicie, że przyczyną tego typu budowania tego typu stereotypów o historii jest błędny sposób nauczania historii. Historia rzeczywiście jest nudna, ale wynika to przede wszystkim z nudnego programu kształcenia. Historia jest przyładowana datami, faktami, nazwiskami, datami bitew, nazwiskami królów, władców czy polityków. Natomiast w historii nie o to chodzi. Każdy z nas może w każdym momencie sprawdzić poszczególne daty czy nazwiska w podręcznikach do historii. I tutaj właśnie cytując słowa jednego z profesorów, który kształcił mnie podczas studiów, właśnie to mi uświadomiło, że nieważne jest wiedza faktograficzna, tylko na historii uczymy się pewnego rodzaju procesów, przebiegu procesów i to jest ważne. To jest najważniejsze, bo oczywiście daty również są ważne, natomiast nie najważniejsze, więc problemem jest to, że o historii mówi w sposób nudny. Nauczyciele często nie potrafią zainteresować uczniów tak wspaniałym przedmiotem, jakim jest historia. Odnoszę się do pana drugiego pytania, co można w takim wypadku zrobić, oprócz tego, aby sprawdzić, że ta historia była ciekawa. Również oprócz zmiany programu kształcenia, który będzie mówił o tej ciekawej historii, w sposób ciekawym językiem, jak również wykorzystaniem nowoczesnych technologii, technologii wizualizacji, dźwięku, tak aby historia nie kojarzyła się tylko i wyłącznie z wpływaniem samych faktów z podręcznika. Jaką rolę mogą odgrywać media w nauczaniu historii i w jaki sposób media i nowoczesne środki przekazu mogą zachęcić licealistów bądź gimnazjalistów do zainteresowania się tym przedmiotem? Media mają nieograniczoną formę komunikacji, przesyłania treści, publikowania treści. Też często, jak sami wiemy doświadczenia, ciężko jest znaleźć coś ciekawego, na przykład w podręczniku, coś, co nas pochłania, internet chociażby, nie tylko telewizja daje właśnie taką szansę. I rolą mediów jest skierowanie swoich treści nie tylko do naukowców, bardziej zaawansowanych adeptów historii, ale również tych, których historia interesuje, czyli opowiadanie o historii czasami może w formie ciekawostek, znacznie łatwiejszym, przystępniejszym językiem, opowiadanie o tych skomplikowanych procesach tak, aby były one bardzo łatwo przyswajalne. No i dodatkowo szczególnie internet łączy ze sobą te wszystkie formy przekazu, czyli oprócz języka do tego dochodzą dźwięki, dochodzi do interakcji, co również jest bardzo ważne. Coś, co nas zainteresuje, wrzucamy zapytanie do internetu, czy na forach, czy w komentarzach pod konkretnym postem, za chwilę ktoś na to pytanie prawdopodobnie odpowie. Czyli budowana jest społeczność, dzięki której można wymieniać swoją wiedzę i zainteresowania. Czy nie uważa Pani, że ten stereotyp nudności historii kłóci się w pewnym stopniu z samymi wynikami sprzedaży czasopism historycznych, gier historycznych, czy liczbą odwiedzin na portalach internetowych, które są związane z tą tematyką, które w ostatnich latach cieszą się naprawdę bardzo dużą popularnością? Wydaje mi się, że się kłóci. Czyli z jednej strony uważamy, że historia jest nudna, ale z drugiej strony chętnie o niej dyskutujemy. Czując taki też pewien stereotyp o Polakach,
którzy są specjalistami w kilku dziedzinach, szczególnie w piłce nożnej, polityce, medycynie, ale również i historii, świadczy jednak o tym, że Polacy chcą o tej historii dyskutować i się nią interesują, jakby wbrew z drugiej strony temu stereotypowi, który panuje na temat tego przedmiotu. I patrząc na wyniki sprzedaży czasopism czy popularności portali historycznych w kraju, można odnieść wrażenie, że historia jest interesująca i ludzie chcą szukać tej interesującej strony historii, a właśnie współczesne media dają taką możliwość. Jeszcze gdyby mogła Pani powiedzieć kilka słów na temat portalu historia.org.pl, którego jest Pani redaktor naczelnym. Portal w roku ubiegłym obchodził swoje dziesięciolecie. Jesteśmy drugim, jeżeli chodzi o staż działalności na polskim rynku internetowym, portalem. Przez ten czas zmienił się nie tylko on, nasi użytkownicy, ale również forma, w jakiej chcemy tą wiedzę historyczną przekazywać. Nie zmieniło się natomiast jedno, czyli pasja użytkowników, którzy nas odwiedzają, chętnie z nami dyskutują, zadają pytania, czy to na forum historycznym, które do dzisiejszego dnia przy portalu działa, czy to na samym portalu w komentarzach, a teraz otworzyliśmy kilka dni temu nową możliwość popularyzowania wiedzy historycznej, czyli pierwszą w Polsce platformę blogową, platformę historyczną, gdzie zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści mogą o tej historii mówić w sposób łatwy i przyjemny, a dodatkowo właśnie zachęcać do poznawania tej innej, ciekawszej, być może dla niektórych osób, wersji historii. I jeszcze chciałbym zapytać Panią jako młodego naukowca, jakie według Pani są perspektywy, jaka jest przyszłość historii jako przedmiotu bądź na uniwersytecie, czy nawet w samych szkołach? Ciężko jest mi to pytanie, dlatego że wróżką nie jestem. Troszeczkę martwi mnie samo podejście do historii, która jako kierunek uznawana jest za kierunek nieprzyszłościowy, kierunek zbędny. Może też dlatego, że współcześnie nauka jednak zmienia również obraz samego uniwersytetu, który ma być przedsiębiorstwem, który ma kształcić fachowców. I zasadniczo historyk, absolwent studiów historycznych jest fachowcem swojej dziedziny. W momencie wizja uniwersytetu przede wszystkim jest wizją uniwersytetu jako miejsca będącego przedsiębiorstwem, kształcącego przede wszystkim studentów, absolwentów, którzy mają przysłużyć się dla polskiej gospodarki i polskiego biznesu. Historia jest traktowana jako kierunek niepraktyczny. To się z tym kompletnie nie zgodzę, bo na historykach spoczywa obowiązek dbania o historię narodu, uczenia o tym, w jaki sposób należy o niej mówić, tak aby nie zdarzały się przypadki, które zakłamują tą wersję historii. Mamy takich przykładów w ostatnim czasie kilkanaście, czy to związane z polskimi obozami śmierci, czy też zmieniające ten obraz historii, który rzeczywiście ma potwierdzenie w dokumentach, dlatego tak bardzo ważna jest rola dobrych historyków. Tak więc, w którym kierunku historia będzie zmierzała w przyszłości, ciężko jest mi powiedzieć. Mam nadzieję, że przy ostatnich zmianach, które dotyczą drugiego bezpłatnego kierunku, sprawi, że historia stanie się rzeczywiście popularniejsza wśród studentów. Też mam taką nadzieję, że w niedługim czasie zmieni się ten stereotyp patrzenia na historię właśnie dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii, a także osób, które zdają sobie z tego sprawę, jak należy o tej historii mówić, tak by móc nią zaciekawić.